5 groszków. Pewnego razu w strączku żyło sobie 5 ziarenek groszku. Każde było inne, ale żyły wszystkie razem, ponieważ strączek był nadal zamknięty. Były jeszcze za małe, aby wyjść na słońce i przesypiały cały dzień. Ale nocą ze sobą rozmawiały i słuchały muzyki wokół nich. A w szczególności muzyki księżyca, który między pełniami przywiązywał do swoich końców srebrne struny. Grał na tak stworzonej harfie i śpiewał groszkom piękne piosenki. Podczas pełni grywał im na bębnach. Groszki budziły się wówczas, słuchając głośnego bębnienia księżyca. Ale każdy z groszków reagował inaczej na muzykę księżyca. Kocham ten dźwięk bębnów. Bum, bum, bum. Uwielbiam tę muzykę. Kocham te kaskaniety. Są takie kojące. Uwielbiam, jak gra na harfie. Brzmi przepięknie, tak melodyjnie. Czemu nie przestanie choć na trochę? Nie chcę odpocząć. Chcę spać tak długo, jak mogę. I po prostu spokojnie sobie żyć. Czwarty groszek był bardzo leniwy. Mógł nieustannie spać. A piąty z nich, najmłodszy, był zupełnie inny. A ja kocham każdy rodzaj muzyki. Kastaniety, bębny i harfę też. Każda z nich jest wyjątkowa i sprawia, że jestem szczęśliwy. Ziarnka grochu z dnia na dzień dorastały, ale nie zdawały sobie z tego sprawy, aż do dnia, gdy wreszcie dorosły. Poczuły wtedy, że ich strączek zrobił się trochę ciasny. Przesuń się, proszę, nie mam jak się ruszyć. Też się nie mogę ruszyć, zrobiło się tu ciasno. Strączek zrobił się strasznie ścisły. Tak, nie dam rady tu dalej spać. Proszę, zróbcie trochę miejsca. Jestem najmniejszy, a i tak trudno mi się poruszać. Wszystkie narzekały i prosiły się wzajemnie o zrobienie miejsca. Nagle strączek pękł i ostre światło wpadło do środka. O nie! Kto otworzył strączek? To niedorzeczne! Dlaczego nie dacie mi się porządnie wyspać? Zepchnijcie go z powrotem, proszę! Nie mogę otworzyć oczu! Teraz to niemożliwe. Matka natura go otworzyła. Wow! Nasz strączek się otworzył! Jej! Tak się cieszę! Po kilku minutach, gdy wszystkie się przyzwyczaiły do światła, rozpoczęły dyskusję. Myślę, że to dla nas szansa. Jaka niby szansa? Żeby wyjść i zobaczyć, jak wygląda świat na zewnątrz. Myślisz, że to dobry pomysł? Świat może być niebezpieczny. Czemu marnujemy czas na dyskusję o możliwościach? Chcę wyjść i zobaczyć różne kolory tego świata. Chcę cieszyć się życiem poza strączkiem. Róbcie sobie, co tam chcecie. Ja chcę się jeszcze trochę przespać. A może spróbujmy? Czy opuszczenie strączka to na pewno dobry pomysł? Żyliśmy w nim długi czas. Nie znamy świata zewnętrznego. Chodźmy i cieszmy się życiem, skoro jesteśmy wreszcie wolni. Porozmawiali jeszcze chwilę i zdecydowali wyjść ze strączka. Zdecydowali się potraktować to jako przygodę i dać się jej ponieść. Jeden po drugim zjechały po łodydze. Trzymajcie mocno łodygę! Nie wiem, gdzie wylądujemy! Uwaga! Złap mnie, jeśli zdołasz! Mam nadzieję, że znajdę tam dobre miejsce do spania. Gdzie jesteście? Nie zostawiajcie mnie! Ślisko tu! Wylądowały na grządce z groszkiem. Były bardzo zadowolone, bo widziały świat na zewnątrz po raz pierwszy. Wow!
Ale tu pięknie. Tak, cieszę się, że tu jesteśmy. To była bardzo mądra decyzja. Chce mi się spać. Znajdźcie mi dobre miejsce. Hej, patrzcie! Żyliśmy na gałązce zbyt wysoko nad ziemią. Gdy tak rozmawiali o nowym świecie, zobaczył je chłopiec, który właśnie przechodził. Aha! Te groszki świetnie się nadadzą do mojej procy. Powinienem je natychmiast zebrać. Chłopiec zebrał je wszystkie, jedno po drugim. Pierwszy groszek poleciał daleko w niebo, poza zasięgiem wzroku pozostałych groszków. O, chyba zginiemy. Następnie chłopiec wystrzelił drugie, trzecie i czwarte ziarenko. Niech mi ktoś pomoże! Nie mam pojęcia, gdzie wyląduję! Ten chłopak zabije nas dla zabawy! Mam nadzieję, że wyląduję w miejscu, gdzie się wreszcie wyśpię. Na końcu poleciał najmłodszy groszek. Wow! Lecę w chmurach jak motyl. O losie, zanieś mnie do miejsca, gdzie będę wiódł szczęśliwe życie. Najmłodszy groszek wylądował na parapecie. O, na szczęście bezpiecznie wylądowałem. Gdy zajrzał przez okno do środka, zobaczył małą dziewczynkę leżącą w łóżku. Źle się czuła i cały czas kaszlała. Matka prosiła ją, by coś zjadła. Kochanie, proszę, zjedz trochę zupy. Doda ci siły do walki z chorobą. Przepraszam, mamo, nie mam ochoty na jedzenie. Ach, jak wyzdrowiejesz i wrócisz do sił, skoro nie chcesz jeść? Groszek zobaczył, że matka starała się nakarmić dziewczynkę, ale ta była zbyt chora, by jeść. Matka wydała się bardzo zmartwiona. W nocy, gdy dziewczynka spała, matka się za nią modliła. Proszę, pomóż mojej córce wyzdrowieć. Nie mogę patrzeć na jej cierpienie. Pobłogosław ją dobrym zdrowiem, proszę. Błagam cię o jej życie. Groszek też poczuł żal z powodu matki i jej córki. Późno w nocy Groszek wszedł do pokoju przez otwarte okno. Przy pełni księżyca Groszek zaśpiewał dziewczynce piosenkę do rozlegających się bębnów. Bam, 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 słuchaj co śpiewam. Bam, 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 słuchaj co śpiewam. Kto tam? Przed chwilą słyszałam jakiś głos. To ja, tutaj jestem, w oknie. Czy ty mówisz? Nigdy nie widziałam mówiącego groszku. Umiem też śpiewać. Śpiewałem dla ciebie piosenkę z księżycowymi bębnami. Księżycowymi bębnami? Tak, księżyc gra na bębnach, gdy jest w pełni. Nigdy nie słyszałam. Musisz być wyjątkowym groszkiem. Każdy na tym świecie jest wyjątkowy i każdy ma w sobie jakąś muzykę. Wystarczy się skoncentrować i w nią wsłuchać. Mówisz, że ja mogę posłuchać księżycowych bębnów? To możliwe? Wszystko jest możliwe na tym świecie. O tak! Teraz słyszę, jak grają bębny. A nie mówiłem ci, że wszystko jest możliwe? Niestety... jest jedna rzecz, która jest dla mnie niemożliwa. Co takiego? Nie wyleczę się z tej choroby. O, nie mów tak! A co jeśli stanę się czymś innym niż groszek? Wtedy i ty znów będziesz zdrowa. Ale jesteś tylko groszkiem. Czym innym mógłbyś zostać? Oczywiście, że mogę. Uwierz w siebie, a osiągniesz, co zechcesz. Jeśli stanę się czymś innym, uwierzysz, że możesz się wyleczyć? Okej, uwierzę. Następnego ranka, gdy dziewczynka się obudziła, nadal pamiętała rozmowę z groszkiem. Szukała go w oknie, ale tam go nie było. Och, może to był tylko sen? Jak groszek mógłby mówić?
podeszła do okna i zobaczyła nowy, słoneczny poranek na zewnątrz. Ach, ale jest pięknie. Jak powiedział Kroszek, czy nie mogę uwierzyć, że wyzdrowieje? Myślę, że mi się polepszy. Najmłodszy Groszek robił wszystko, by dotrzymać słowa. Został na zewnątrz i zakopał się w piasku. Później, gdy nadeszła zima, piasek pomógł mu przetrwać srogi mróz i śnieg. Każdego dnia był coraz bliżej wyznaczonego celu. Jeśli uda mi się przetrwać te warunki kilka dni dłużej, myślę, że osiągnę swój cel. Postaram się dotrzymać obietnicy. Najmłodszy Groszek przetrwał zimę dzięki swojej silnej woli. Zima zaczęła odchodzić, a mały Groszek zaczął kiełkować. Zmienił się w roślinę z gałązkami i kilkoma pięknymi kwiatami. Pewnego dnia matka dziewczynki zobaczyła piękny groszek, który wyrósł za oknem. Popatrz, kochanie, wyrósł nam groszek na parapecie. Wow! Ale jak mógł tam wyrosnąć? Dotrzymał swojej obietnicy, mamo. Dotrzymał swojej obietnicy. Co? Kto dotrzymał obietnicy? Groszek! Stał się roślinką! Ach, teraz wierzę, że mogę wyzdrowieć. Jeśli groszek może zmienić swoje życie, dlaczego nie ja? Tak, kochanie. Na pewno ci się wkrótce polepszy. Dziewczynka uśmiechnęła się do groszku. Matka podziękowała groszkowi i zaopiekowała się nim.